Żeby nagrać ten odcinek, musiałem pozdejmować mojej babci wszystkie obrazy ze ściany. Ale spokojnie, zaraz je odwieszę. Po 33 latach mięśnie pleców mam jak atleta, wyrzeźbione przez opasły ciężar miłości. Nadgarstki pocerowane w kilku miejscach i blizny po cierniowym wianku. Skrzywiony, ale nie złamany kręgosłup. Spokój w sercu i chłód błękitu w oczach. Dobry wieczór, kochani. Wybiła godzina 19:30. Nazywam się Marcin Kurzbuch, a to jest kolejny odcinek z cyklu Wpół do poezji. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zaprezentować Wam jeden z wierszy pochodzący z tomu Piórnik Przemian autorstwa Moniki Milczarek. Quod me non necaverit, certe confirmabi, czyli popularne w dzisiejszych czasach łacińskie, klasyczne powiedzenie, klasyczna sentencja: co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. W tomiku Piórnik Przemian Moniki Milczarek myślę, że może pełnić ważną rolę, może być swojego rodzaju kluczem do zrozumienia wierszy. Tych wierszy nie napisałaby kobieta słaba. Monika Milczarek jest taką autorką, która opowiada o wewnętrznej sile, o sile, która wynika z doświadczeń. I choć czasem wydaje się, że może być bolesne jej spojrzenie na świat, właśnie ten chłód błękitu w oczach, który przebija nie tylko w jednym wierszu, ale w wielu wierszach przedstawionych w Piórniku Przemian, to jednak ten chłód błękitu, to surowe spojrzenie na rzeczywistość, można by powiedzieć zupełnie trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość, jest pokłosiem, jest efektem doświadczeń. A jakie doświadczenia były udziałem przedmiotu lirycznego? Takie same jak każdego z nas. Miłość, zdrada, cierpienie, porzucenie, śmierć, gniew, depresja. Tak naprawdę autorka otwiera przed nami całą gamę emocji, których doświadczyła, ale z których jednak wyszła zwycięsko. Czy to jest tomik pozytywny? Należałoby zapytać. W pewnym sensie tak, bo pokazuje siłę, którą mogą nam przynieść doświadczenia. Z drugiej strony jest to tomik dość chłodny. Jednak trzeba przyznać, że to, co Monika Milczarek nam zaproponowała w swoim tomiku, jest interesujące. No i pokazuje życiową prawdę, pokazuje życiowe doświadczenia, pokazuje życie w różnych kolorach. Inną kwestią, którą należy też poruszyć, jest baśniowość wierszy Moniki Milczarek. W tym wierszu, który zaprezentowałem, akurat takiej baśniowości nie ma, ale bardzo często autorka odwołuje się do takich postaci z literatury jak Czerwony Kapturek, jak Śpiąca Królewna, jak Królewna Śnieżka, jak Roszpunka. I chce tym samym pokazać, że jest silniejsza, jest tak naprawdę być może silniejsza niż te bohaterki, bo one czekały na swojego księcia, który zależnie od wersji wydarzeń, którą nam się opowiada w bajkach, zjawił się lub nie, ale jednak jej doświadczenia pozwalają jej przestać oczekiwać na tego księcia i wziąć po prostu sprawy w swoje ręce. Ten tomik to również swojego rodzaju alegoria. Kiedyś była burza na morzu, kiedyś były wichry, kiedyś były sztormy. Teraz nastał spokój, teraz pełna doświadczeń, teraz z pewnego rodzaju bagażem przemierzam dalej życie, pamiętając, by już nie dać się zranić. Myślę, że to ważne przesłanie, które powinno stać się częścią naszego życia i dlatego bardzo dziękuję Monice za napisanie takiego tomiku, chociaż z drugiej strony uważam również, że dobrze jest być ostrożnym, jeżeli chodzi o takie chłodne, czy nawet wręcz czasem sterylne podejście do życia.
Nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas stał się takim sterylnym, wypranym z uczuć człowiekiem, który ze względu na trud doświadczeń, które przebył, postanowił przestać czuć. I na szczęście bohaterka tomiku Piórnika Przemian taka nie jest, bo nadal ma wokół siebie osoby, którym ufa, które kocha i które uważa za swój największy skarb. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał Wam się, zapraszam do obejrzenia również kolejnego już za tydzień we wtorek o godzinie 19:30. Możecie w międzyczasie polubić mój fanpage na Facebooku, link do fanpage'a w opisie, oraz zasubskrybować kanał Wpół do Poezji, klikając czerwony przycisk poniżej ekranu. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o najnowszym wideo na tym kanale. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i życzę wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. Pa, pa. Może chociaż trochę udało cieplić się ten kadr.